Nie tak bardzo jak pizzą hawajską. Nie, ale bym ale zjadł. To naleśniczki te, co są tam szykuje, ale bym to wydupiaj! Zjadł. Jeszcze nie gotowe! To nie są naleśniki! Na uwagi. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Czemu rzucasz naszym jedzeniem? Czemu rzucasz naszym jedzeniem? Niech są potarmoszone banany, to lepsze. Podnieś patelnię. Podnieś patelnię, bo będę musiał cię aresztować. Podnieś patelnię, mówię. Co halo, jest? Co to za ty? Mam pociechane balanki, się ode mnie. Będę policja, rzucał. Co to za ty? Będę rzucał. Poczekajcie, to ja jestem policjantem. Wbijam już się. Już nieważne. Nie podchodź. Mam broń. Na kolana. No co? No co? No co? No co jest? Mam broń biologiczną. Gdzie jest stara rura? Gdzie ona jest? Jaka stara rura? Na kolana. Na kolana. Jaka mówię. Na kolana. Nie podchodź. Nie podchodź, bo dodam do bananków pizzy hawajskiej. O nie. Ty jesteś gorszy od bananów. Mydło wpłynie. Wypijesz całe i czujesz się lepiej niż powinie. To mydło wpłynie, niweła. Ale piosenkę, żebym wymyśliła. Następny viral na TikToka. Mydło wpłynie, lepiej nie... niż powinie. Sprzedasz swojej dziewczynie. A słyszał pan, że mam za... Te mydło wpłynie. Jakie mydełko pani ma? Mydło wpłynie, pan je sprzeda swojej dziewczynie. No chyba, że ma chłopaka, ale chłopak ma pewnie raka. No w każdym razie mydło wpłynie. No. Wąsy mnie zdradziły, że wiedziałaś o tym? Mydło wpłynie. W ogóle chciałem wam przedstawić. To się nazywa biznes. Mydło trzymaj ty. Co ty? Uważaj, bo gnapi się sami wyskakuje. Sami co? Co za pan? Pan z policji? Na pewno? No z policji, nie widać? Co to jest za... Chody wam wąs. A ty wąsa tu nie masz? Co, to się nie zgadza się zdjęcie? Tak, to jest zdjęcie z podstawówki. Z podstawówki, bo powiedzieli, że mogę wykorzystać takie, a chciałem być wiecznie młody. A co tu? A specjalne oddziały? Co to są specjalne oddziały? Do takich syfów jak wy. W ogóle przypomniało mi się coś. Babka? Babka? Chodził do szkoły z integracyjnymi. Mydło wpłynie, a wiesz pan, że po mydłu wpłynie czujesz się lepiej niż po... Ona tak zawsze. Co to nie, było? Co za patologia? Ja nie będę tutaj siedział. Ja, wiecie co, ja usiądę i poczekam jak się ogarniecie. Ja usiądę, posiedzę, poczekam jak się ogarniecie i zaczniemy dyskutować. Jak to pan? A to stare mydło wpłynie. Słuchaj pan, dlaczego pan przychodzi do mojego domu w ogóle, bez zaproszenia, wbija się pan, grozi mi bronią i chce ukraść moje jedzenie, potem mi pan płyn do mycia naczyń chce widzisz zabrać. To mnie upoważnia do tego, że mogę legalnie wnosić broń i każdemu wymachiwać przed twarzą, jak mi się żywnie podoba. Gówno nieprawda, możesz to... wymachiwać, ja mogę ci wymachiwać pizzą hawajską przed mordą, jak się nie zamkniesz tak. Zaraz. Wynocha to sobie... zjem. To też zjem i ogarnijcie starą kobietę, która ciąga się o, dobra. A jak przeżuję, to zjesz sobie pizzę, wpłynie. Dasz nawet swojej dziewczynie. Wkurwiłeś mnie, gościu. Babka, pi do dna. Musimy wygonić go. Mydło. Jesteś szalony? Do dna pi. Ale się odpali zaraz, poczekaj. Masz pan przesranę teraz. Ale masz pan prze... A myślałem, że będzie żygać. Ci już brałem tarczę. A zaraz pan zrobię... Przecież ona zjadła jeszcze 3 pizze hawajskie, popijając mydłem wpłynie. Ty myślisz, że ono wstanie bardziej? Trochę dystansu, kobieto, bo a taka tarcza nie jest za duża, żeby całego nie okroniło. Hawajską wpłynie. Przecunek dla munduru, jak dla wąsa nie ma. Ty stara rura, teraz masz przestronę. O, już mi lepiej! Na kolana! A nie, ty nie możesz! Jak na kolana? No bo spłynie! Jak na kolana? Idziesz ze mną. Jak ja idę? Jak ja nóg nie mam, ty normalnie jesteś jak kicia! Jak ja idę? Słuchaj, jesteśmy w bajce. Daj mi mydło wpłynie! Masz banana! Masz banana! Wpłynie! Dobra, banana! Jest nienormalna, ona normalnie bananów nie je. Żadnego banana nie będziesz mi wkładała, to ja ci lufę będę wkładał. Dobra, idziesz za drzwi, przestań oblizywać lufę, co ty... O! Lepiej będzie chodzić. Nasparowała ci. Graliście w PUBG-ka? Graliście w PUBG-ka? Wiecie co to jest? Wiecie co to jest? Wiesz, patelnia. Wiesz co to jest? A ta patelnia ratowała przed kulami w PUBG-ku. Ci co grali w PUBG-ka wiedzą o tym.
Czy szykuję asortyment. Fu! Amunicję! Łap! Sharikan, łap! Sharikan! Nie wierzyłam, że ja to kiedykolwiek powiem! Sharikan, łap to! Bądź gotów! Trzymaj, rzucaj! Foxy też! Trzymaj! Dobra! Szybko! Na 3-4! 3-4! Atak! Atak! O pizzą! Bierzcie, co możecie! Mój policja! Boże! Policja! A go jabłkiem te się nigdy nie przydawały! Nie. Ja mam pytanie jeszcze. A po co pan w ogóle tutaj przyjechał, tylko na burdel? No robi? Właśnie, pan tak, widzi, też pan się chciałem zapytać, tak. To... Po co pan przyjechał? Do sądu idziemy. Idziemy do sądu, wszyscy. Idziemy po do sądu. Po co? Po co? Ogłuszałem. Nie no kurwa, ja chciałem scenę zrobić wcześniej, że was ogłuszam, pajace je. Cyk. Nie. I się budzicie w sądzie. Najlepsza scena ever. Okej. Nawet kibelka mi nie zostawili. Masz kibel? Gdzie jest i... Jak to tak na widoku? Nawet kurtyny mi nie zostawili. Bip, bip, bip. Nie mam kubeczka, żeby rękę ze połamie. Prim, 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 prim. Gdzie moje podręczniki? No tak, niwełę też zabrali. Mają tu mydło w płynie, najlepsze dla dziewczynie i lepsze po winie też nie ma. Mój Boże! Słuchaj, weź bądź już cicho, bo tutaj zasnąć nie można. Ty myślisz, że na służbę przychodzę wyspany? Nie, bo to jest służba, żeby się wyspać na tym stoku. Więc przestań wyglądać, albo wiesz co, zainteresuj gdzie się mnie tym wołasz? Gdzie mnie wołasz? Jestem. Za tobą jestem krecie. Gdzie mnie wołasz? Za tobą jak jestem za krecie. Jak za mną, jak słyszę tutaj, że jesteś. Jestem za tobą, krecie. A, dobra, bo lewą słuchawkę do prawej włożyłem. Dobra, ale uspokój się, leż. Ja się jestem spokojna! Nie jesteś spokojna, że jestem. Mordę, nie mogę się skupić. Nie mogę bożyć się normalnie. Ja jestem normalnie, nie mogę się rozumiesz? Tak, a chcesz się bić? Dobra, ja nie mogę! Ja to odwiedzenie wypakuję. O, otwarte. No co mi zrobić? Jak ty k***ajesz, jak kluczę się już. Nie denerwuj mnie. A co zrobi? Co ty zrobisz? Ty mnie... Zniwała! Babka, w końcu będę mógł obejrzeć sobie serio, nie. Przez duże B. Złączy się! Zniwała życie. Nie, jednak mnie podkurwiłaś troszeczkę. Już mnie podkurwiłaś. Dobra, tak. O! O, siebie też mogę. No dobra, pani Krystynko. Pani Krystynko, halo. Pani Krystynko. Bo sorry, bo tu ładowarki nie ma, to ja taka zaspana troszkę. Chodź się zbliż tutaj na chwilę, chodź na chwilę. Zrobimy tak stara krowo, że nigdy stąd nie wyjdziesz. A teraz odsuń się ode mnie i nie bądź tak blisko, bo będę musiał paralizować to. Nie wiem, jak chcę to zabić, to zawsze! Chodźmy to zobaczyć. I co moje, jak ja zostanę influencerką? Jak nie, to no, będzie? Nie będziesz babka znowu. Przez duże B. Będzie życie więzienne. Ja ci życie zaraz przez dam. Przez duże. No, uspokoiłaś się już? Tak. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego tutaj trafiłaś? No dobra, gadaj po tam, to, bo życie że za dużo pizzy hawajskiej było serwowane twojej rodzinie. Były donosy anonimowe o twojej rodziny. Nie powiem kto, ale powiem, że to twoja tylko jedna wyłącznie rodzina, która mieszka pod jednym dachem razem z tą anonimowy donos zrobiła, że już im nie pasuje, że za dużo pizzy hawajskiej zostało serwowane. I niby jakim prawem to poprą? Nie interesuje mnie to, ja jestem tylko od zamykania ludzi, pieszczenia ich prądem i spaniem na służby. Więcej mnie rzeczy nie interesuje, nie jest to w moich obowiązkach. Rozumiesz? Dobra, rozumiem, to już idę, jeju, no co na ale problem. Ty kurwa otwierasz mnie, ja nie ten... Dobra, wysoki sąd siedzi, można wchodzić. No otwieraj, no co ty myślisz, ja będę sobie otwierał. Tak, będziesz sama. Co ty myślisz, że co ja, jestem dżentelmenem? Ty ci chyba się pomyliło coś. No to otwieraj skoro ja wchodzę pierwsze, no to chyba jesteś dżentelmenem, no. Pierwsze dziewczyny wchodzą, takie seksowne. O, papa, wejście nie, z moda. Nie, ty o, po prostu mnie otwierasz, ty strona. Mi po prostu otwierasz. Dobra, zamknij się teraz, bo będę musiał cię popieścić, zaraz po nodem. Wjeżdżaj bez żadnego pisku, opon, rozumiesz? Idź, do przodu.
Masz iść, masz iść. Nie, choć mówiłem, masz iść. Dobra. Jak ja miałem iść, jak ja robię. Sędzia patrzy. Pracę stracę przez ciebie. Odwróć się i głupa jaraj. Jeśli ten jakiś ten to sędzia? To jest... Nie gary, że jakiś zwierzak nie będzie sędziałek. Z nieba no. Spadł, z nieba spadł. Wierzy. Bo jest sprawa. Wierzę. Nie no, nie za gruba jesteś. Poczekaj. Ty. No w sumie zwęża się tu. Mamy problem. Jaki problem? No odległość pomiędzy tą no nie barierką, a tą barierką. Nie zmieszczę się, nie ma opcji. No jest problem. No to może nie niech na szerokość, na długość nie wjeżdża, tylko normalnie, tak, przodem. Nie, już dobra, no już jestem. Dobra. Co za problem, Jezu. Wysoki Kudy? Sądzie, przed tobą no. Grażyna z Katowic, z Wadowic. A nie Krystyna, Krystyna z Wadowic? Tak, Krystyna, pomyliło mi się. A nie Grażyna z Katowic. Krystyna. Słuchaj, chudy. Słuchaj, ty wiesz, że ty dostałeś tą robotę po znajomości, bo ja znam twojego wujka od strony ciotki, tak? Ale no trochę, no wczuj się w tą rolę, tak? Jesteś policjantem. I don't care. I tanica, rozumiesz? Ja ci zrobię I don't care, jak będziesz, wylądujesz na ulicy znowu z powrotem i zostaniesz menelem do końca życia. Cały czas jestem na ulicy, bo jestem krawężnikiem, bo nie chcesz mnie awansować od 10 lat. A w policji co 3 lata było? Co 3 lata? Zapamiętam to sobie śmieci. Słuchaj, ale to trzeba mieć jeszcze jakieś, nie wiem, osiągnięcia, albo przynajmniej nie robić wpadek, tak jak ty, gdzie dziecko kradnie cukierka ze sklepu, z kiosku i ty nie możesz go złapać, bo cały jest... Cały czas patrzysz na osiągnięcie. Ten twój wąs to nie jest żadne osiągnięcie, wiesz, to jest było modne 30 lat, ten, to nie jest osiągnięcie. W ogóle, chudy, przedstaw mi jej akta, bo nie czytałem. O, to jest. A jak ja bym czytał, no co, no pizzę robiła chłopakom, był anonimowy donos. Jaką pizzę? Z domu, tą, hawajską. No. O kurwa, dobra, skazuję cię na dożywocie. No ale zaraz, ja mam swoje dowody, tutaj oni też mają jakieś swoje dowody. Ja nie mogę kurczyć odcinka w 5 minut, bo potem ten kangur przyjdzie i powie, o Jezu, Wiktor, taki krótki odcinek, no, w każdym razie, no myśl, no są dłużej, ja tutaj content kręcę, to jest dobra, nagranie. Dobra, ty, Krystyna z Katowic, słuchaj. Sprawa wygląda następująco. Kto to jest w ogóle, chudy? Tam z tyłu za tobą. Kto to wszedł na salę? Przecież Królik Wielkanocny, czeka na święta. Czemu je banany na sali? Przecież nikogo nie zapraszaliśmy, jeszcze sala jest zamknięta. Ale jak to? Ja nigdzie nie idę. Idziemy. Nigdzie nie idę. Zostaw mnie. Pozwę cię o molestowanie. No dobra, już idę. Chodź, nie dotykaj mnie. Chodź, sam idziemy. Wyjdę. Przyprowadzę od razu tego pajaca, co ma tu usiąść tam z twojej prawicy. Ale lewicy, co, że ten oskarżony, nie? Znaczy oskarżyciel, tak? To tak, dobra, tak. Ten anonimowy, który doniósł na Grażynę. Dobra, to gdzie ja mam usiąść? Co, gdzie? Nie, ty jeszcze nie. Chodź. Chodź. Dobra, chudy, wprowadzić świadka. No już wprowadzam. Czy Kate jest gotowy? Nie jestem gotowy. Okej. Okay. Kogo oskarżyłem? No. Tą starą pruchwę, co siedzi na środku. Lepiej się jej nie pokazuj, bo zawali ci z kapcia albo pizzy. Co to jest? Co to nasz oskarżyciel? Będę dzisiaj jego adwokatem. Oskarżamy babkę odnośnie... nadmiernego gotowania pizzy hawajskiej. Ty potworze. Tragedia. Ty potworze. Wysoki sądzie, tragedia. Ja potworem? Ty potworze. Tak. Teraz że brzydka z ryja, to jeszcze jak to brzydka? Spójrz na ten uśmiech złotozębny. Jest wspaniały. I jak brzydka, no jak? Nie widzę ale... ani jednego zęba w tej ustach. Okej, dobra. To skoro już jest oskarżyciel, Krystyna, tobie niestety nikogo nie przydzieliliśmy, bo cię nie stać na żadnego adwokata. Tak, jak będziesz mnie musiała... nie stać, a z TikToku... A no tak, na TikToku się nie zarabia. No to milion obserwujących wpis. Także nie stać cię na wynajem żadnego adwokata i będziesz musiała bronić się sama. Co masz na swoją obronę? Oskarżony, anonimowy, tak, tutaj ten, który siedzi w tych okularkach. Tak, ja jestem bardziej anonimowy. Jest mega anonimowy, nikt go nie rozpoznał. Wnosi oskarżenie o to, że ty tutaj, Krystyna z Wadowic, piekłaś pizzę. Bez przerwy. Mało tego. Hawajską. Najgorsza zbrodnia przeciw ludzkości. Po pierwsze, jest to jedna wielka nieprawda. Bo ja nigdy, ale to nigdy nie upiekłam pizzy. Ja wszystko zamawiam z tej. Objection! Widzisz to?
Widzisz, co to jest? Ja to ci tu pokażę nawet na telewizor. Widzisz to? Ja chciałem... Proszę. Czy ja mogę poprosić o tego bananka? Bo chciałem coś pokazać, co zauważyłem. Jaka osoba normalna się podpisuje I did it? Na ekranie będzie chyba widać, wysoki sądzie, że ona tak to zrobiła. I did it. Okej, okay, i co to wnosi do sprawy? Że ona to zrobiła. No, jak sama nazwa sam mówi. Jest ewidentny dowód, że podpisała. Chowański banan. Chyba wysoki sądzie więcej nie trzeba tłumaczyć. Czy mogę ją rzucić bananem? Możesz. Zezwalam. Co? Krystyno, co masz na swoje usprawiedliwienie? Ja jako swoją obronę stawiam ene duelike fake. No to pum. To pek, bomba kaloryczna. Te banany mają tyle kalorii, że to jest hit. Mamy bombę i bananka. Mamy bombę to i jest bananka, tylko ziemia. No bo zabrał i nie mogłem znaleźć. Te banany, które możemy zobaczyć tutaj, nie mają żadnych wartości odżywczych. Pizza to chociaż ma, nie wiem, no. Ale to ziemniak jest. Wiem, mówiłam, no daj mi spokój. Pizza, tfu, banan. Banan. Ziemniak, przecież nie tak, co ty próbujesz? Ale wyobraź sobie, że jest to banan. To jest bomba kaloryczna. Po prostu nie może być tak, że będą same banany, dlatego ja staram się rozmaicić tą dietę i wszystkie banany przy okazji ewentualnie wrzucić je na pizzę i dać coś od siebie, no. A co my w ogóle zrobiliście? Z ziemniakiem. Bomba ziemniaciana. Gra słowa. I co, Krystyna, masz jeszcze do powiedzenia? Jak się oprócz wyjaśniasz, tego, że... Krystynko? Jak się wyjaśnia? Że ewidentnie pokazujesz dowody na to, że jesteś terrorystką, bo masz bombę. Nie jestem, to nie, to jest gra słów. To jest gra słów, to jest bomba kaloryczna. No co? Następny dowód. Jejo. Wie pan, co to jest? Kanister. Nie. Mydło w płynie. Objection! Żadnego mydła w płynie nie będzie tutaj na tej sali sądowej. Wysoki sądzie! Spokój! Spokój! Objection! Spokój! Objection! Objection! Wysoki sądzie! Mamy tutaj ewidentny dowód tabletek, które dorzucała do pizzy hawajskiej. Sama sobie narzuciła dowód w sprawie. Ja chcę... Oj, przepraszam, nie ten ekran. Ja chcę po prostu pokazać. Widzi pan ten nóż? Tym oto nożem ta stara próchwa kroiła pizzę. I to tak nieumiejętnie. Wysoki sądzie. Tak nieumiejętnie. Wysoki sądzie. Krystyna, co ty robisz? Zmieniam bieg wydarzeń! Ej, to czemu, mój tekst! Czemu mamy dwa dowody takie same? Mój śledź mówi, że jesteś winna w tej chwili. A mój śledź mówi, że go Maciek zaraz pije. Maciek! A skąd wiesz, że to jest Maciek? On jest anonimowy, ty nie wiesz, że to jest Maciek. Sorry. Ej! No, dobrze. Krystyna, co ty robisz? Co to jest? Śledź. No dobra, super, dobra, widzę, śledź, okej. Okay. Co on wnosi do sprawy? To ta biedna ryba zawiniła, że ją wciągasz w to. Zostaw ją. Ona jest przerażona, zobacz na jej pysk, dziób. Co tam ryby mają? Co mają ryby? Co wciskasz przycisk? Objection. Ja nie wymyślam historii. To były prawdziwe fakty. Tak? Śledź był... I teraz, tak. Śledź był kluczowy. Śledź był kluczowy w tej sytuacji. Był tak kluczowy, jak mydło w płynie. Czy nie wiem, kupa Maćka. Objection! Prawa autorskie. Nie wolno używać kupa Maćka na sali sądowej bez jego zezwolenia. Czy macie jeszcze jakieś dowody? Tutaj. Proszę zobaczyć, wysoki sądzie. Mamy nagranie z monitoringu w domu, w którym ewidentnie jest nagrane, jak ta stara próchwa przygotowuje codziennie przez 30 dni w miesiącu. No bo to był miesiąc hawajski. Srajski, gówno, nie będę tego żar. Znaczy jakiego mój klient nie będzie tego żar. Jakiego słownictwa używasz, mój drogi? Nie będziemy tego jeść. Nie będziemy tego jeść.
A ja was się nie pytam, czy będziecie, czy nie będziecie. Albo będziecie, albo w pi***l. Widzi wysoki sąd, widzi wysoki sąd. Krystyna! Słownictwo. Agresywna potem montaż... stara kobieta. Właśnie. Potem montażysta słownictwa. Słuchaj! Potem montażysta będzie to cenzurował, pomyli się i potem demonetyzacja wleci. Dobrze, wracając do sprawy. Czy macie jeszcze jakieś dowody? Tą kasetę sobie obejrzę później. Zastanawiam się, po co wam monitoring w domu, ale ja nie krytykuję. Może potrzebujecie po prostu... No jak ty? Albo... Druga kamera jest jeszcze najwięcej. W sypialni u Szarykana. No. Ta. Co? Co? No, u Kangurka ej, mamy najwięcej. Ej, a macie te taśmy? Ja bym sobie obejrzał później. Mogę dać panu nagranie z ostatnich 10 dni w sypialni razem z Kangurem. W zamian za wygranie sprawy. Okej, okay, dobra, dogadamy się. Krystyno z Wadowic, z racji twoich braków dowodu, gdzie pod ogromną ilością dowodów przemawiających przeciwko tobie, muszę niestety skazać cię na... Stop! Potrójne... Objection! Gdzie jest mój agent? Halo! Stefan! Halo, sama Stefan, jest sprawa, przecież. Jest sprawa. Pani Krystyno, zapraszamy... Trzepię rybę! Trzepię rybę. Cześć, proszę, się trochę to proszę przestać trzepać śledzia i proszę wrócić na siedzenie. Trzepać śledzia. Porwanie. Mnie porwano. Porwano mnie, tak. I zmusili mnie do robienia tej pizzy. Ja naprawdę nie chciałam, ale powiedzieli, że mnie porwują. I jeden dzień nie zrobiłam, dał mi panaki, mnie porwali. Więc dlatego była pizza każdego dnia. Linia oskarżycieli. Czy to jest prawda? Ja nic o takiej sytuacji nie słyszałem. A ja tylko tu przyszedłem się wysrać. Słuchaj, Wody. No. Wnosisz sprawę o to, że ta osoba, persona, wzięła i się znęcała nad tobą. To jest bardzo poważny zarzut. Po czym dochodzi do sprawy i mówisz mi, że przyszedłeś tu tylko po to, żeby się wysrać? Bo darmowy kibel, a w domu się zapchał. Co miałem zrobić? Nie było osoby starszej, żeby mogła mi podpowiedzieć jakiś inny sposób na darmowy kibel, a w ogrodzie już nie chciałem, bo nie będę srać jak pies. Dobra, Foxy, słuchaj. Ja tego nie mogę tak przepuścić, słuchaj. To jest za grubymi nićmi szyte po prostu, wiesz, to jest duża przesada. Ja jakoś inaczej się dogadamy, ty mi dasz te mogę kasety. Mogę dwuletnie powtórki dać jednak z tymi kasetami. Ale nie przejdzie to, rozumiesz? Nie przejdzie? No nie przejdzie to, no on się przyszedł wysrać, a nie ma dowodów tutaj. Teraz nie mogę ja uznać tych wszystkich... Ja ukazuję jego dowody, jestem jego adwokatem. Wiecie, że ja teraz gacie ściągnąłem, a nie było tego widać? Nic mi już nie zostało, nie ma jakichś planów, dobra. Nie ruszajcie! O! Nie ruszajcie! Uciekam na Ukrainę! Jedynie tam mnie potrzebują! Ręce do góry! Uciekam! Moją stronę!